Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie dogłębnie o celibacie. Co, jak, po co i dlaczego. Zapraszam. Od razu na samym początku, jeśli chodzi o historię celibatu i domniemane zarzuty, że celibat w ogóle wprowadzony jest w wieku XII, XV, XVI i w ogóle najprawdopodobniej to w XX, to odsyłam do mojego materiału Celibat a Pedofilia, czy jakoś podobnie. Podlinkuję go też w opisie materiału. Dzisiaj natomiast chodzi mi dużo bardziej o podejście powiedzmy, że Osobiste i teologiczne do kwestii celibatu. Czyli najpierw, czy celibat ma oznaczać, że kapłan ma być pozbawiony jakichkolwiek relacji? Czy to ma oznaczać, że powinien? Być jak najbardziej szorstki, powiedzmy, jak najbardziej zdystansowany od ludzi. Czy to oznacza, że powinien być takim urzędnikiem, który jakieś tam swoje funkcje wypełnia, albo czy to oznacza, że ma być swego rodzaju. Ideologiem, fanatykiem, tak? To też można sobie wyobrazić, to znaczy, człowiek poświęca całe swoje życie dla jakiejś sprawy i to staje się wtedy, mogłoby się, można sobie to wyobrazić, staje się taką fanatyczną wręcz ideologią, czyli człowiek całkowicie oddaje się w, w jakiejś ideologii i później wszystkie swoje siły poświęca tejże że ideologii, no i myślę, że dla wielu, nawet katolików, to może zabrzmieć jak właśnie opis celibatu, no bo właśnie kapłan przecież poświęca całe swoje życie w prawdzie no, wiara, tak, prawdy wiary, no ale jeśli tylko zamienimy słowo ideologia słowem wiara, no to w zasadzie już mamy taki obraz kapłaństwa. No właśnie, nie, i dzisiaj chciałbym o tym porozmawiać. Będę tutaj bazował na wykładzie, który mieliśmy w naszym seminarium w wykład księdza Ludgera Gryna, który zajmował się tą sprawą dosyć dogłębnie i który doszedł tutaj do naprawdę moim zdaniem fascynujących wniosków. I na koniec też postaram się powiedzieć kilka słów o tym, jak to w praktyce powinno wyglądać? I za każdym razem gdy mówię o celibacie, to pojawiają się również prośby o jakieś bardziej osobiste wynurzenia. Wydaje mi się, że wprawdzie nie jest to temat na osobiste wynurzenia, ale myślę, że to dzisiejsze podejście pozwala na kilka takich spokojnych bez powiedzmy, wypowiedzi, bez jakiegoś ekshibicjonizmu duchowego. A więc przejdźmy do rzeczy. Czy kapłan ma być właśnie takim pozbawionym relacji człowiekiem? Mogłoby się wydawać, że w sumie tak. Że w sumie niejako o to chodzi. Że chodzi o to, żeby tego kapłana jakby wyjąć z tych takich ziemskich spraw po to, żeby zajmował się czymś innym. Hmm. No ale tutaj ksiądz Grym zauważa... Hmm. Jak na teologii zadajemy sobie kluczowe pytanie kim są osoby trójcy przenajświętszej a konkretnie czym one się od siebie różnią skoro wszystkie osoby są realizacją dokładnie tej samej numerycznie boskiej natury i są jej realizacjami w tym stopniu że nie mamy do czynienia z osobnym bogiem tak, tylko mamy do czynienia z jednym Bogiem w trzech osobach, a więc z jedną numerycznie naturą, która istnieje w trzech osobach, która realizuje się w tych trzech osobach. Tutaj realizuje się być może nawet nie jest, nie jest najlepszym słowem, bo to realizuje się, pasuje bardziej do stworzonej natury, bo tam ona jako wchodzi dopiero w sferę bytowania. Ta boska natura nie realizuje się w tym sensie, że ona nie wchodzi w ogóle w sferę bytowania. Bo na cały czas jest już w tej sferze bytowania i to nawet no, jest tożsama z tą sferą bytowania. Tutaj kwestie tlenitologiczne odsyłam po szczegóły do materiału Trójca Święta jest logiczna. To już taki starszy materiał na ten temat. W każdym razie, seminarzyści w naszym seminarium z zwykle są głęboko zszokowani, gdy słyszą na wykładach z dogmatyki że ostatecznie teologia po naprawdę długim poszukiwaniu, zastanawianiu się, czymże te trzy osoby boskie się od siebie różnią, skoro żadna z osób nie jest większa od drugiej, skoro żadna nie jest bardziej doskonała, żadna nie jest bardziej Bogiem, no to czymże one się mogą różnić? I teologia doszła do przekonania, że mogą się różnić w zasadzie tylko wzajemną relacją. A skoro różnią się tylko wzajemną relacją, to znaczy, że osoby Trójcy Przenajświętszej są ukonstytuowane przez te relacje. Że tylko ze względu na te relacje, które są wewnątrz Trójcy Przenajświętszej, że tylko ze względu na nie one się od siebie różnią. Oczywiście te relacje... Syn zostaje zrodzony przez ojca. Duch święty pochodzi od ojca i syna. To są te relacje wewnątrz Trójcy Przenajświętszej. Syn na sposób rozumowego poznania, Duch święty na sposób miłości. Ale znowu odsyłam do tamtego materiału. Wydaje mi się, że tam kwestia tego, tych, tych wzajemnych relacji była jako tako omówiona. W każdym razie, osoby Trójcy Przenajświętszej są relacjami. To może zabrzmieć dla nas tak dziwnie, jakoś tak nawet może dla niektórych modernistycznie. O, tutaj to, to jakoś Bóg jest relacją. To jakoś tak pachnie dziwnie. Bóg jest relacją, to jest niewłaściwe. To bez wątpienia pachnie, pachnie, pachnie tak modernistycznie. Natomiast, że osoby trójce przenajświętszej są relacjami, jak najbardziej można powiedzieć. Bo niczym się między sobą nie różnią, poza tymi wzajemnymi relacjami, a więc są ukonstytuowane właśnie przez te relacje. A więc już widzimy, że to, że człowiek jest tym zwierzęciem społecznym, pamiętamy, że używam słowa zwierzę w duchu świętego Tomasza, który również tak mówi animal racjonale, zwierzę rozumne, to w ogóle nie ujmuje nic z naszej racjonalnej natury, z naszej godności dziecka Bożego również, natomiast mamy również ten aspekt zwierzęcy. Tak? I tutaj tylko uwaga na marginesie. A więc... Skoro jesteśmy tą istotą, żeby nie wzbudzać tych skojarzeń z Klausem Schwabem i jego kolegami, skoro jesteśmy tą istotą społeczną, to nie jest tylko taka praktyczna rzecz, takie praktyczne rozwiązanie, to musi być to jest głęboko wpisane w naszą naturę, ze względu na to, że jesteśmy obrazem Boga. On jest, te osoby różnią się tylko tymi relacjami, te osoby są ukonstytuowane przez te relacje i tak samo dla nas, a więc dla nas, którzy jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, relacje będą czymś kluczowym, czymś fundamentalnym, czymś, co będzie dla człowieka w jakiś sposób przynajmniej konstytucyjne. Nie w sensie, że wyrobi to, wytworzy to dopiero jego substancję, natomiast w tym sensie, że doprowadzi go do pewnej dojrzałości, i to bez wątpienia, bez wątpienia jest zupełnie bezpieczne twierdzenie znowu naprawdę w duchu świętego Tomasza pomimo tego, że gdy o tym mówimy, faktycznie, gdy dochodzimy do tego wniosku z tymi osobami trudnicy Przeneświęcej, które są relacjami, tak, które ukonstytuowane są przez relacje, to faktycznie jakby łatwo jest pomyśleć, że o, ale to jakiś taki personalizm albo w ogóle nie wiadomo co, jakaś, jakaś bardzo dziwna, e, dziwna filozofia. E, to jest ten moment, w którym bez wątpienia ta e, tomistyczna, realistyczna filozofia e, w sferze takiej materialnej używanych słów będzie bardzo blisko części współczesnych filozofii e, i nie powinno nas to dziwić, bo w każdej nawet fałszywej filozofii są elementy prawdy tak? i ta prawdziwa filozofia powinna potrafić je wyłuskać, powinna potrafić je znaleźć, Naleźć. Nie w sensie takim, że koniecznie trzeba tam akurat szukać, ale gdy natrafiamy na coś, badając rzeczywistość, co pasuje do tego, co tamte fałszywe filozofie opowiadają, to nie należy się tego bać tylko dlatego, że to już ktoś gdzieś tam powiedział, tylko należy starać się to ewentualnie oczyścić z tego, co jest tam w jakiś sposób niewłaściwe. Oczywiście nie ujmuje to w żadnym wypadku trójcy Przenajświętszej czy osobom boskim osobom, tego, że są faktycznie osobami. To w żadnym wypadku nie jest tutaj zanegowane, gdy mówię, że te osoby są relacjami. Oznacza to, że między sobą różnią się tylko i wyłącznie tymi ich wzajemnymi relacjami. Jesteśmy w przypytaniu, czy kapłan może być takim człowiekiem pozbawionym jakichkolwiek relacji druga wskazówka jest taka że święty paweł gdy mówi o podłych ludziach czasów ostatecznych przed którymi trzeba się mieć na baczności to mówi o nich między innymi wymieniając ich przypadłości mówi między innymi o nich że są sine relacjonem pozbawieni relacji że będą ludźmi samolubnymi egoistycznymi skupionymi na sobie zamkniętymi w sobie bez relacji. To również może wskazywać, że nie jest to jakiś ideał, do którego należy dążyć. Dalej, gdy spojrzymy na sam cel stworzenia, gdzie należy szukać celu, cel jest pierwszym, co zostaje zamierzone, a ostatnim co zostaje wykonane, a więc patrzymy na zakończenie objawienia na Księgę Apokalipsy, która ma nam właśnie pokazać między innymi cel, do, dla którego wszystko zostaje stworzone i tam jest bardzo wyraźny. To jest Chrystus i jego oblubienica. To są gody weselne. Niebiańskie, gody weselne gdzie Kościół wstępuje z nieba, to nowe Jeruzalem wstępuje z nieba, przyozdobione jako oblubienica dla swojego oblubieńca. Dlatego też Chrystus bardzo często w przypowieściach jest jako ten Pan Młody, który zdąża na te gody weselne albo właśnie jest w trakcie tych godów weselnych. To jest właśnie to, bo Pan nasz Jezus Chrystus po to przychodzi na ziemię, aby sobie odkupić ten Kościół i niebo, to są te wieczyste gody weselne, Kościoła z Chrystusem. A więc również tutaj widzimy, że sam cel, sam cel wcielenia pana naszego Jezusa Chrystusa ostatecznie cel stworzenia to są te wieczyste gody weselne. A więc bez wątpienia nie można tak sobie po prostu powiedzieć, że no to właśnie kapłan zastawia po prostu tak to życie rodzinne, bo to jest tak naprawdę mało ważne i tak naprawdę powinien się skupić na czymś innym. Albo też nie można powiedzieć, że no to właśnie celibat, w celibacie chodzi o to, żeby kapłan to był tak daleko, jak najbardziej jak najdalej od ludzi skupiony właśnie tylko i wyłącznie na tych rzeczach, które są, które są takie niebiańskie, na kontemplacji uprawd wieczystych. Sąpienie, powinien być na tym skupiony, ale no właśnie, to nie oznacza tego, że ma być, jak to mówi święty Paweł, sine relacjone, że ma być pozbawiony relacji. Kim więc ma być? Aby to dobrze zrozumieć, proszę mi wybaczyć ten długi wstęp, ale myślę że, myślę, że nie da się inaczej dobrze zrozumieć celibatu, a obiecałem, że te dłuższe materiały będą dogłębniej wchodziły w omawiane zagadnienia. A więc teologicznie, kapłan jest w samym centrum tego związku Chrystusa z Kościołem. Cóż to znaczy, skoro mamy tą Księgę Apokalipsy i tą, tą wizję ostateczną, do czego ludzie zostali powołani, tam mamy te gody weselne. Chrystus i kościół. I teraz w jakim momencie, teraz tutaj na ziemi, w sposób szczególny się to realizuje, ten, tenże związek. Kiedy Chrystus przychodzi do swojego kościoła, teraz w trakcie powiedzmy naszego czasu funkcjonowania kościoła wojującego, to jest przede wszystkim w trakcie Mszy świętej, na słowo kapłana. Kiedy Chrystus oczyszcza tą swoją oblubienicę, przede wszystkim w sakramencie pokuty, na słowo kapłana. Kiedy oblubienica przede wszystkim wychwala swego boskiego oblubieńca, kiedy do niego się zwraca? Przede wszystkim w trakcie mszy świętej i w oficjalnych, liturgicznych modlitwach kościoła, czyli przede wszystkim w modlitwie brewiarzowej. Wszystko realizowane w sposób szczególny przez kapłanów. I tak kapłani są w samym sercu tegoż związku, tej relacji Chrystusa i Kościoła. Kiedy nowe dzieci będą zrodzone z tegoż związku, to jest sakrament chrztu świętego udzielany przez kapłana. Te nowe dzieci Boże zostają zrodzone. Kiedy człowiek, to ciało i krew jednak, ten tam naturalne stworzenie, wieczne wprawdzie, ale jednak tak bardzo inne od Pana Boga, stanie się uczestnikiem boskiej natury. Właśnie dzięki tej wzajemnej miłości Chrystusa, i Kościoła. Właśnie w sakramencie Chrztu Świętego właśnie poprzez kapłana. Kapłan. Zajmuje miejsce niejako w samym sercu tego związku i działa zarówno w imieniu Kościoła, jak i w imieniu Chrystusa. Działa w, zarówno in persona Christi, gdy wypowiada słowa: Ja ciebie rozgrzeszam, albo to jest ciało moje, jak również działa jako przedstawiciel, reprezentant Kościoła, wtedy, gdy wychwala pana naszego Jezusa Chrystusa, czy to w modlitwie brewerzowej, czy to w trakcie mszy świętej. A więc. Kapłan jest w samym środku tej kluczowej, centralnej, najważniejszej relacji całego stworzenia. No dobrze, kapłan jest w samym centrum tego związku Chrystusa z Kościołem, ale jak się ma do tego celibat? Wszystko po kolei? Jak się odbywa zjednoczenie Chrystusa z Kościołem? Odbywa się ono przez wzajemną ofiarę, przez oddanie Pomnasz nasz Jezus Chrystus już poprzez wcielenie oddaje się dla kościoła, ale tym bardziej jeszcze w trakcie swojej męki oczywiście. Jak się odbywa, jak odpowiada kościół na to oddanie również oddaniem, poświęceniem siebie w każdej Mszy świętej ofiarowanie wraz z tą hostią wraz z Chrystusem współofiaruje się kościół. W drugi dzień Bożego Narodzenia świętujemy świętego Szczepana. Pierwszą krew przelaną dla Chrystusa, pierwszą krew Kościoła przelaną dla Chrystusa, pierwsza ofiara właśnie to jest własnej krwi Kościoła. Odpowiedział na miłość jest miłość, odpowiedział na ofiarę jest ofiara, odpowiedział na miłość jest to właśnie oddanie. I kapłan, który jest w samym środku tej miłości Boga do człowieka. W samym centrum działa tam w każdym możliwym kierunku, ściągając te łaski na ziemię, modląc się w imieniu Kościoła i rozgrzeszając, działając w imieniu Pana Boga, czyli jako z góry na dół, chociażby rozgrzeszając w sakramencie spowiedzi, czy udzielając chrztu świętego. I tak będąc w tym samym centrum, jest to niezwykle stosowne, aby kapłan był osobiście reprezentantem tejże. Ofiarnej miłości, aby Jego miłość była również całkowicie dla Chrystusa i dla Kościoła. Skoro reprezentuje w sobie oba te kierunki, to powinien i całym swoim sercem kierować się na Chrystusa, i całym swoim sercem kierować się na Kościół święty. Powinien być tym właśnie pośrednikiem i całym swoim sercem, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus, poprzez ofiarę, poprzez oddanie. I ze względu na to, że właśnie w tym jest w samym środku tego związku, który ma być na tym poziomie nadprzyrodzonym płodnym. To znaczy ma tworzyć te nowe dzieci Boże, poprzez udzielanie im łaski uświęcającej, ale też poprzez oczyszczanie z grzechu. aby, aby w sposób skuteczny, w sposób ym, jak najlepszy uczestniczyć w tej nadprzyrodzonej płodności, człowiek rezygnuje z tej naturalnej. Płodności. Człowiek rezygnuje z tego, co jest tutaj na ziemi, czymś absolutnie wyjątkowym, z tej ziemskiej, pięknej, doskonałej miłości, która powinna się realizować w sakramencie małżeństwa. No dobrze, czy przypadkiem trochę nie przesadziłem z tą piękną, doskonałą miłością w sakramencie małżeństwa? Pamiętajmy, już w Księdze Rodzaju czytamy, że niedobrze, aby Adam był sam. On wychodzi, nazywa wszystkie zwierzęta. W języku Pisma Świętego nazwanie kogoś oznacza pojęcie jego istoty, oznacza zdefiniowanie czegoś. A więc Adam rozumie całe stworzenie, rozpoznaje, bada to całe stworzenie, ale nie widzi odbicia samego siebie, nie widzi kogoś, z kim mógłby stworzyć jakąś relację. I dopiero gdy ujrzy Ewe będzie mógł powiedzieć, że oto ta jest ciałem z mojego ciała, że oto dopiero z nią będzie ta relacja możliwa. Nie jest dobrze, aby Adam był sam. Dalej, jeśli spojrzymy na świętego Tomasza Zakwinu. Święty Tomasz Zakwinu, gdy zadaje sobie pytanie, co może być celem ostatecznym człowieka, to zaczyna od rzeczy najbardziej banalnych. I zanim dojdzie do samego końca, że ostatecznie człowiek może znaleźć swoje zaspokojenie tylko i wyłącznie w Bogu, w wiecznym, nieutracalnym szczęściu, które przepełnia i którego nie można utracić, to jako ostatnią niewłaściwą odpowiedź, czyli najbliższą odpowiedź, bo to ewidentnie u niego wzrasta, jako odpowiedź o wysokiej doskonałości. Można by sobie pomyśleć, o podaje pewnie jakąś kontemplację, jakieś takie wysokie zrozumienie prawd. Tak może byśmy się spodziewali po takim, takim wielkim intelektualiście. Co mówi ten dominikanin? Co on mówi? Otóż mówi on, że tym najbliższym tego prawdziwego celu jest dobre życie rodzinne. Uważa, że to jest najbliższe właściwego celu. Dlaczego? Dlatego, że jest to konglomerat miłości, że w zamyśle bożym życie rodzinne jest konglomeratem miłości, gdzie całe grupy osób, czyli ojciec, matka, dzieci, dziadkowie. Wzajemnie się miłują, wzajemnie dla siebie ofiarują się, wzajemnie znoszą swoje trudności, swoje, swoje błędy, swoje braki, wzajemnie się naprawiają, wzajemnie się wspierają, wzajemnie się sobie wspomagają. I według Świętego Tomasza Zakwinu, takie dobre, prawdziwe, bliskie doskonałości, można by powiedzieć, życie rodzinne, jest czymś najbliższym prawdziwego celu, choć oczywiście. Celem ostatecznym nie będzie, chociażby przez to, że jest zasadniczo utracalne, przemijające, no i ostatecznie po prostu czasowe. Ale jednak, według niego, właśnie ten konglomerat miłości, ta, ta, ta wielość, wielowiektorowa miłość tej w tej rodzinie, oczywiście połączona z ofiarą, połączona właśnie z wzajemnym dźwiganiem tych ciężarów. Jest czymś tak wyjątkowym, że zasługuje na to, żeby umieścić ją jako ostatnią, najbliższą prawdy, jeszcze nieprawdziwą odpowiedź w pytaniu o cel ostateczny człowieka. My mamy być może trochę takie Hmm, relikty gdzieś tam z XIX wieku, jakieś takie jansenistyczno-purytańskie relikty, które kojarzą płciowość zawsze z czymś w jakiś sposób takim jednak podejrzanym. I to jest błąd, w sensie to nie jest spojrzenie katolickie. To deliktem tego też jest takie myślenie, że o te grzechy przeciwko szóstemu przekazaniu to są jakieś takie najcięższe. To również nie jest katolickie myślenie, w katolickiej teologii nigdzie to tak nie widnieje. One są niebezpieczne ze względu na siłę emocji, która do nich pociąga i dlatego czasami zasługują na to, żeby traktować o nich trochę więcej albo żeby rozważać je dokładniej, ale tylko i wyłącznie ze względu na to. Sama płciowość oczywiście jest stworzona przez Pana Boga, jest dobra i święta ze swojej zasady. I Sama, sam udział w dziele stworzenia, przez to, że małżonkowie stają się płodni, że tf, uczestniczą przez to, w tym akcie uczestniczą w dziele stworzenia. Oto wieczna istota zostaje powołana do życia. Oto Bóg stwarza nieśmiertelną duszę. To jest coś wielkiego, świętego, wspaniałego i doskonałego. I nie można, znaczy, traktowanie. Tej sfery jako czegoś takiego, a to takie niepewne i to nie wiadomo do końca, to prawie że grzeszne, i tyle okazji do jakichś pokus, to, to nie, 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 to lepiej nie, jest bluźnierstwem po prostu, bo to oznacza, że stworzenie Boże w swoim gdzieś tam, na, w, nie, w akcie o niezwykłej doskonałości, w akcie, który powołuje duszę nieśmiertelną do życia. W, że w, w tam dostrzegamy, jakby właśnie jakieś coś złego. Jak jakbyśmy tam dostrzegali, że, że to jest w jakiś sposób niedoskonałe. Tak, jakby Pan Bóg stworzył niedoskonały świat. Oczywiście rodzice nie mogą przekazać duszy nieśmiertelnej dziecko. Ona no oczywiście musi być stworzona przez Pana Boga, ale jego działanie jest tutaj powiązane z tym ludzkim działaniem, z działaniem, z aktem małżeńskim. To jest coś wyjątkowego, niezwykłego i doniosłego. Oczywiście, że rodzice nie są w stanie teraz obdarzyć dziecka łaską uświęcającą, ale to naprawdę nie powinno nas dziwić, no, że nie potrafimy obdarzyć człowieka boską naturą przy poczęciu. To naprawdę nie powinno nas zaskakiwać i to nie jest żaden argument, że jakoby. Które miałby wskazywać na jakąś niedoskonałość tegoż aktu małżeńskiego. O i bynajmniej to, że człowiek nie jest w stanie uczynić swojego dziecka Bogiem, to no naprawdę nie, nie wskazuje na żadną niedoskonałość. To znaczy z racji, że już zostaliśmy powołani do łaski uświęcającej, no to faktycznie możemy o tym myśleć tak i możemy to dostrzec i należy to dostrzec, że to dziecko nie ma łaski uświęcającej. No i właśnie do tego już służy... Kościół święty, do tego służy działanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu wracamy znowu do tej wzajemnej miłości Chrystusa i Jego boskiej oblubienicy, Kościoła, który ta miłość ma to dziecko uczynić dzieckiem Boga. To też wskazuje na tą doskonałość tegoż aktu małżeńskiego: mianowicie zostaje powołana do życia istota, która jest powołana do tego, żeby stać się dzieckiem Bożym żeby mieć przez całą wieczność uczestnictwo w boskiej naturze, rodować się radością samej Trójcy Przenajświętszej. Widząc teraz pewną, pewne podobieństwo, pewną analogię tak, pomiędzy tą naturalną płodnością, ludzką naturą i z drugiej strony pomiędzy tą nadprzyrodzoną płodnością Kościoła, zrodzenie dzieci bożych, ofiara Chrystusa. Chrzest Święty, później spowiedź Święta, wzajemna miłość oblubieńca i oblubienicy Chrystusa i Kościoła we mszy Świętej, później w, w sakramentach prawiarzu. To są rzeczy, które są analogiczne niejako do tej naturalnej miłości, do naturalnej miłości małżeńskiej również. I teraz. Te osoby, które mają być w samym centrum tej boskiej miłości, miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa, które mają działać w obie strony, to jest stosowne, żeby te osoby również realizowały w samym sobie, w samych sobie, ten ideał ofiary oddania, żeby w samych sobie realizowali to, co połączyło Chrystusa i Kościół, ofiarę Pana Jezusa na krzyżu i tą ofiarę Kościoła, który oddaje się codziennie Chrystusowi, który na swój własny sposób, na różne sposoby, można powiedzieć, ilu katolików, to te, tylu, tyle tych, tych sposobów oddania może być, bo oczywiście każdy robi to niejako trochę inaczej, każdy co innego poświęca, próbuje oddać całego siebie, na to w zasadzie margines. W każdym razie to oddanie i ono powinno przybierać tą szczególną formę, właśnie w tych, którzy są tam w samym środku, którzy są powołani do tej nadprzyrodzonej płodności. I to e, jest teologiczne wyjaśnienie, dlaczego potrzebny jest celibat. Nie jest to kwestia praktyczna, najlepsze wyjaśnienia, z tego, żeby w moją te kościoła się nie rozchodził. W sensie ktoś kiedyś mógł sobie tak o tym pomyśleć, że to w sumie dobrze. Natomiast Teologiczne wyjaśnienia od samego początku istniejące w Kościele, od księ... listów Świętego Pawła, księga Apokalipsy, od samego Pana Jezusa, który mówi o tym, że kto może pojąć, niech to pojmuje. Także lepiej jest żyć w ten sposób, że lepiej jest się całkowicie Panu Bogu poświęcić. Odsyłam do mojego materiału, o którym wspomniałem na początku. Będzie on również podlinkowany. Tam jest o tym mowa. A więc to te teologiczne wyjaśnienie jest kluczowe. To jest powód, dlaczego Kościół tak bardzo potrzebuje celibatu. I dlaczego on dzisiaj jest w tak wielkim kryzysie? Dlaczego jest on tak bardzo atakowany? Oczywiście dlatego, że Kwestie teologiczne zostały zapomniane. Pamiętajmy, w dzisiejszej teologii praktycznie nie istnieje już to pojęcie nadprzyrodzoności, a więc ta nadprzyrodzona płodność praktycznie nie ma sensu. Jakie dzieci Boże? Wszyscy przecież jesteśmy dziećmi Bożymi. I ci ochrzczeni, i ci nieochrzczeni przecież według współczesnej teologii są dziećmi Bożymi. A więc co tutaj w ogóle coś rozróżniać? Przecież teologia współczesna idzie w tą stronę, że Chrystus się już ze wszystkimi zjednoczył, czyli już nie ma potrzeby. Potrzeby odpowiedzi tej oblubienicy. Już nie ma potrzeby oczyszczania dusz, zjednoczenia ich z Panem Jezusem, bo i tak już wszyscy są zjednoczeni z Panem Jezusem. Nawet nie muszą o tym wiedzieć, nie muszą się do Chrystusa zwracać. Od tak po prostu już wszystko zostało zrobione. Nie mówmy o tym. zajmijmy się rzeczami ważnymi. W stylu dyskutowaniu o dopuszczeniu związków homoseksualnych w kościele, co się dzieje teraz w. Synodzie na synodzie, na, na drodze synodalnej. Oczywiście, to ostatnie no to jest, jest z mojej strony taka smutna ironia. Chodzi o to, że przy tych założeniach teologicznych faktycznie celibat nie ma żadnego sensu. Czy celibat prowadzi do pedofilii, jeśli jest zachowywany również w duchu? no to chyba chroni jak nic innego. Duch ofiary, panowanie nad sobą, oddanie wszystkiego dla Chrystusa chyba chroni jak nic innego. Natomiast jeśli jest traktowany tylko jako zewnętrzny przepis i jest tylko przykrywką dla oddawania się swoim rządzom w jakiś sposób, gdzie to nikt nie widzi, no to wtedy oczywiście, że może być taką przykrywką również dla takich zbrodni. No ale rozwiązaniem nie jest zniesienia na poziomie idei, tego, co najlepiej chroni przed takimi, takimi zbrodniami, tylko sprawienie, że to naprawdę będzie żyte, że to naprawdę będzie praktykowane. Uczenie tego seminarzystów, wprowadzanie z jednej strony dyscyplina, z drugiej strony teologiczne pokazywanie do czego to ma służyć. Że tak, przez celibat masz być ukrzyżowany, masz zrezygnować z tego, co jest szlachetne, piękne, dobre, masz zrezygnować z tego, co jest w jakimś sensie najpiękniejszym tutaj na tej Ziemi. Tak, z tego właśnie możesz zrezygnować, ze względu na Krzyż Pana Jezusa, bo masz być tak jak On, bo chcesz razem z Nim umrzeć, aby razem z Nim życiem obdarzać, bo masz być wzięty w tą wyjątkową relację Chrystusa z Kościołem i cała Twoja siła, cała Twoja miłość ma być dla Chrystusa i dla Kościoła. Tak, czy jesteś gotów przyjąć tą ofiarę? I, i tego trzeba seminarzystów uczyć, tak trzeba ich kształtować, a nie, a nie opowiadać o tym, że mamy teraz nową epokę i już wiemy, że wszyscy są z Chrystusem zjednoczeni, że, że trzeba dbać teraz tak o ekologię, o to, żebyśmy się wszyscy wzajemnie fajnie dogadywali i takie inne poważne sprawy. Obiecałem kilka, powiedzmy bardziej osobistych uwag bez. Ekshibicjonizmu. Zaznaczam to, bo mnie osobiście bardzo denerwuje taki ekshibicjonizm, gdzie ludzie wywlekają jakieś swoje wewnętrzne sprawy. A więc, bardzo ważna rzecz w życiu celibatem. To jest to, żeby nie wypierać tego, nie udawać przed samym sobą, że nie, 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 że to tak sobie, ja tak po prostu no, poświęciłem się Panu Bogu i, i nie, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Nie, 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 to wszystko jest w porządku, wszystko mam pod kontrolą i tak sobie po prostu e, żyję. E, takie podejście. Jest szalenie niebezpieczne. Jest to rodzaj takiego wyparcia pewnej potrzeby, i to nie tylko biologicznej potrzeby, oczywiście, tylko takiej głębokiej, osobistej, relacyjnej potrzeby, i to jest szalenie niebezpieczne. Obawiam się, że tam, gdzie nie ma teologicznych podstaw. Że tam bez zrozumienia tego, czym jest celibat, że to jest najlepsze, co, co może zostać osiągnięte. Takie udawanie przed samym sobą, że, że ja sobie daję radę, bez tego, bez zrozumienia, myślę, że nie da się odpowiednio nim żyć. Trzeba najpierw zrozumieć, do czego to służy, aby odpowiednio wtedy ofiarować. Jeśli nie ma tego ofiarowania, to myślę, że w cudzysłowie najlepsza opcja to jest taka, że właśnie człowiek udaje gdzieś tam przed samym sobą: nie, 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 to nie jest takie ważne. Nie jest takie potrzebne. Ja sobie jakoś tam moje życie już ułożyłem i lubię tutaj moje właśnie. Tam się zajmuję tu książkami, tutaj nauką, tu czymś jeszcze. Organizuję sobie czas, żeby za dużo nie myśleć o swoim życiu. To jest wypieranie, ucieczka, rzecz szalenie niebezpieczna, bo to z czasem tego człowieka dogoni. Nagle w pewnym momencie, gdy te rzeczy, które tam sobie upodobał, to się gdzieś tam posypie, zawali, to go w jakiś sposób doścignie i może wprowadzić, wepchnąć w jakieś jakieś. No bardzo poważne błędy, bardzo poważne grzechy i łatwo doprowadzić do takiego nie tylko kryzysu kapłaństwa, ale nawet nawet, czy upadku kapłaństwa, porzucenia kapłaństwa, ale nawet jeszcze powiedzmy dodatkowych do rozbijania rodzin i takich, tego rodzaju rzeczy. A więc rzecz jest kluczowa. Rzecz jest absolutnie kluczowa, żeby zrozumieć i nie uciekać przed tym, tylko właśnie świadomie, codziennie dźwigać ten krzyż. Ja osobiście uważam, że jest to źródło wielu wask właśnie to, że codziennie mogę sobie powiedzieć tak, na znaczy sobie, w zasadzie nie sobie, tylko Panu Jezusowi tak Panie Jezu, dla ciebie. Dla ciebie składam wszystko w ofierze. Tak, tak naprawdę nie ciągnie mnie ani do tego YouTube'a, ani do jakiejś tam pracy, ani do czegoś, ani tak naprawdę Panie Jezu, ja całe moje życie tobie ofiarowałem. Robię to tylko dla ciebie. Wszystko to co piękne, to co najpiękniejsze na tym świecie tobie złożyłem w ofierze. Uważam, że taka postawa naprawdę może Zbawiać duszę, że taka postawa naprawdę będzie zasługująca, że taka postawa jest nie tylko tak psychologicznie zdrowa, ale jest też wielka. Tak? To znaczy, jest w niej coś, coś pięknego, coś świętego, właśnie coś z krzyża, coś z naśladowania pana naszego Jezusa Chrystusa. I jeśli, a na pewno jakieś osoby duchowne oglądają ten materiał, to bardzo, bardzo zachęcam do takiego przemyślenia tej sprawy, do prawdziwego życia. Prawem celibatu, do prawdziwego życia, duchem ofiary, do prawdziwego życia zgodnego z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.